Wiele osób pyta mnie, czy mogą nas wyrzucić z Unii Europejskiej. Oni, czyli kto? Inne państwa europejskie? Oczywiście nie. Wyjście z Unii Europejskiej jest dobrowolne. Doświadczyli tego Brytyjczycy. Podobnie jak wejście do Unii Europejskiej jest także dobrowolne, ale nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba jeszcze uzyskać zgodę tych, którzy są w środku, tych, którzy chcą wpuścić kandydata, którzy go zaakceptują, którzy uważają, że będzie im razem wszystkim dobrze. A jak już jest się w środku, to wtedy zaczynają obowiązywać określone porządki, określone zasady. Jeżeli wtedy ktoś, kto razem ze wszystkimi przebywa, nagle dochodzi do wniosku, że mu nie odpowiadają określone działania, określone zasady. Podobnie jak w domu. Jeżeli wszyscy przebywają w jakimś jednym pomieszczeniu i nagle ktoś nie chce być razem z innymi w tym pomieszczeniu, to wtedy mówią mu, proszę bardzo, jeżeli chcesz, to mamy jeszcze obok mniejsze pomieszczenie bądź przedpokój. Może tam będzie ci wygodnie, może na własne życzenie nie chcesz być z nami, tylko chcesz być w innym miejscu, w przedpokoju. I to nam grozi. Grozi nam, że Polska na własne życzenie znajdzie się właśnie w przedpokoju. Znajdzie się, jak to dzisiaj mówimy, w drugiej bądź trzeciej prędkości Unii Europejskiej. A to może doprowadzić do takich nastrojów, które kto wie, czy czasem nie doprowadzą do tego, że kiedyś ktoś w Polsce będzie proponował wyjście z Unii Europejskiej. I to jest naprawdę groźne.